piątek 19 maja w Teatrze imienia Adama Mickiewicza w Cieszynie świętowano urodziny znanej firmy, głównie na rynku górniczym i gazowniczym. Elektrometal obchodzi w tym roku 75-lecie swojej działalności. Zaczęliśmy od firmy produkcyjnej na początku, od 25 lat jesteśmy firmą usługową produkcyjną. Cały czas działamy na rynku głównie zakładów górniczych, ale i gazownictwa. Mam wspaniałych ludzi, z którymi mogę prowadzić firmę i idziemy śmiało do przodu. Są śmiałe wizje, bardzo dobre perspektywy rozwoju. No właśnie o te wizje też chcę zapytać. No właśnie, śmiałe wizje, może nam Pan coś zdradzi? W jakim kierunku Elektrometal będzie się rozwijał? Głównie w ramach branż związanych z energooszczędnością, w ramach odnawialnych źródeł energii. To są jakby nasze kierunki, priorytety, żeby nasz kapitał i potencjał ludzki i doświadczenie przenieść z górnictwa do innych branż działalności. Ile osób jest zatrudnionych w firmie? Jaka to jest załoga? Obecnie około 330 osób. I ta załoga się utrzymuje od 20 paru prawie lat. Jest stabilna. Jubileusz to też zawsze taki czas na podsumowania. Może warto tutaj, nie wiem, komuś podziękować, czy na coś zwrócić uwagę? Szczególnie załodze. Z którymi pracuję, to są naprawdę wspaniali ludzie. Miasto nam stwarza dobre warunki pracy, współpracy z miastem są zdrowe. To są chyba główne rzeczy. No, a muszę podziękować klientom, którzy nam zaufali, z którymi pracujemy cały czas.